Drugie zdjęcie wykonane podczas odsłonięcia wspomnianego pomnika. Tak ten pomnik wyglądał przed 1939 rokiem. Związek Weteranów Powstań Narodowych we Wronkach, koło Wronieckie. I na tym zdjęciu widzimy pana Hosę, Szubińskiego, Michalskiego, Cieślika, Baranowskiego, Kędzie, Pawłowskiego, Koniecznego i Tujmidawicza. Ta sama organizacja, z tym, że na tym zdjęciu możemy właśnie rozpoznać Walentego Błażejewskiego i Stanisława Ratajczaka, burmistrza Wronek. Walenty Błażejewski dwukrotnie pełnił funkcję radnego i drugi raz do rady został wybrany w 1929 roku. I właśnie tutaj możecie Państwo zobaczyć wszystkich radnych, jak również pracowników magistratu i burmistrza Stanisława Ratajczaka. Walenty Błażejewski na tym zdjęciu stoi z lewej strony, w drugim rzędzie. Walenty Błażejewski od chwili założenia działał w Towarzystwie Śpiewu Lutnia we Wronkach. Tutaj widzicie Państwo fotografię wykonaną po zakończeniu widowiska folklorystycznego z Kalmierzanki 30 kwietnia 1938 roku. Fotografia ta została wykonana w sali lokalu Wojciecha Koczorowskiego przy rynku. W 1925 roku Walenty i Maria Błażejewscy obchodzili srebrne grody. Właśnie to zdjęcie upamiętnia tą uroczystość. Tak po środku tego zdjęcia widzimy Walentego z jego żoną. Z lewej strony siedzi ksiądz Pankowski. Z prawej strony siedzi ksiądz wikariusz Józef Libowski. Rodzina Walentego Błażejewskiego, jak również zaproszeni goście, w tym Franciszek Sokołowski, burmistrz Cyryl Stroczyński i sędzia Tadeusz Dudkiewicz. Z okazji srebrnych godów Walenty Błażejewski otrzymał bardzo dużo telegramów z życzeniami, w tym między innymi od burmistrza Wronek i Rady Miejskiej. Piękne, takie patriotyczne telegramy. Tu widzimy telegram od państwa Mieczysławostwa Straszewskich. Jak już wspominałem, na tle ich domu zbudowany był ołtarz polowy podczas mszy w 1919 roku. Także Towarzystwo Powstańców i Wojaków we Wronkach ofiarowało najlepsze życzenia i telegram Błażejewski. A to jest telegram od Zofii Rosińskiej. Od tej samej, która była posłem Sejmu Dzielnicowego. Zdjęcie przedstawiające wronieckich sokołów w mieszkaniu państwa Błażejewskich. Tutaj stojący z tyłu, to jest właśnie Walenty Błażejewski. Państwo Błażejewscy dożyli złotych godów w 1950 roku. Po lewej stronie to jest właśnie Walenty Błażejewski, która oprócz wąsów ma również taką krótką brodę. Żona Walentego, Maria Błażejewska. A po środku widzimy ówczesnego proboszcza, księdza Piotra Stróżyńskiego. To jest jedno z ostatnich zdjęć Walentego Błażejewskiego. Zresztą to zdjęcie znamy też z reprodukcji w monografii Wronek Czesława Grota.
Państwo Błażejewscy. Walenty Błażejewski z wnukami. Z lewej strony Bogdan, z prawej Kazimierz Kamiński. Pocztówka Bronieckiego Rynku z wylotem w stronę ulicy Poznańskiej. I tą strzałką tutaj jest zaznaczony pierwszy dom należący do Błażejewskich. Drugi dom prawdopodobnie w latach 30. wybudowali Błażejewscy przy ulicy Jadwigi. Dzisiaj ta ulica nazywa się Kościuszki. To jest właśnie ten dom. Walenty Błażejewski spoczywa na cmentarzu parafialnym we Wronkach w bliskim sąsiedztwie kaplicy cmentarnej. W tym samym grobie spoczywa również jego żona Maria, jak również córka Klara i wnuk Kazimierz Kamiński. W październiku tego roku jednym z punktów obchodów Powstania Wielkopolskiego we Wronkach było otwarcie ulicy Walentego Błażejewskiego. Ulica ta jest usytuowana między szkołą numer 2 a Kinoteatrem Gwiazda. I na tą uroczystość do naszego miasta zjechali potomkowie Walentego Błażejewskiego, państwo Błażejewscy i Kamińscy. Najstarszym przedstawicielem potomków jest tutaj widoczny pan Miron Błażejewski. To tyle, jeśli chodzi o postać Walentego Błażejewskiego. W tej chwili pokażę państwu kilka ilustracji związanych z osobą księdza Stanisława Adamskiego. Co prawda ksiądz Stanisław Adamski urodził się w Zielonej Górze pod Obrzyckiem w 1875 roku, ale jego mama pochodziła z Wronek i mieszkała, znaczy jej dom rodzinny był usytuowany w sąsiedztwie kościoła klasztornego. I ten dom tutaj państwo możecie zobaczyć na zdjęciu z 1925 roku. Z kolei młody Stanisław Adamski po ukończeniu szkoły elementarnej w Obrzycku kontynuował naukę we Wronkach w progimnazjum w 1886-88 roku. I właśnie w tym czasie mieszkał u swojego wujostwa przy ulicy Klasztornej, w tym domu, który tutaj państwo widzicie. Na kolejnych zdjęciach widzimy rodzinę Piotra Adamskiego z żoną Józefą z Wasilewskich i z synami. Dzieci było siedmioro, z tym, że przeżyło tylko troje. I tutaj możecie państwo zobaczyć, po środku między rodzicami stoi właśnie mały Stanisław. Przy ojcu stoi brat Walerian, a na kolanach u mamy siedzi mały Jan. Poniżej mamy zdjęcia portretowe Piotra Adamskiego, Józefy Adamskiej i zdjęcie biskupa Adamskiego. Na kolejnej ilustracji możecie państwo zobaczyć bardzo ciekawe zdjęcie przedstawiające kapłanów z rocznika księdza Adamskiego. Ksiądz Adamski był wyświęcony na kapłana w roku 1899, a to zdjęcie zostało wykonane 10 lat później, w 1909 roku. W górnym rzędzie stoi ksiądz Adamski. Dlaczego wspominamy właśnie księdza Adamskiego? Ponieważ ksiądz Adamski należał do Naczelnej Rady Ludowej, a od pewnego momentu był członkiem Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej. Można powiedzieć, że był duchowym przywódcą Powstania Wielkopolskiego. I na dwóch kolejnych zdjęciach widzimy zaprzysiężenie
Wojska Polskiego na Placu Wolności w Poznaniu i na tych zdjęciach również tutaj jest widoczny ksiądz Stanisław Adamski. Ksiądz Stanisław Adamski też wielokrotnie odwiedzał nasze miasto. Na przykład w 1925 roku przyjechał do Wronek na jubileusz 50-lecia Banku Ludowego, którego współzałożycielem był jego wuj, Bartłomiej Wasilewski. Tutaj w pierwszym rzędzie od prawej strony właśnie widzimy wówczas infuata Stanisława Adamskiego. Tuż za nim siedzi jego wuj, Bartłomiej Wasilewski. Kilka lat później, po śmierci wuja, już jako biskup, Stanisław Adamski odprawiał mszę pogrzebową w kościele Franciszkanów, a jego brat również był księdzem, tu mam na myśli księdza Waleriana Adamskiego. Ten z kolei odprowadzał wuja na cmentarz parafialny. Z kolei w 1953 roku, w okresie, kiedy biskup katowicki był internowany w Wielkopolsce, raz w miesiącu mógł odwiedzać jedną z lokalnych parafii i kilkakrotnie przyjeżdżał do Wronek, odwiedzał księdza Piotra Stużyńskiego i podczas tych wizyt również udawał się do rodziny na ulicę Klasztorną. I właśnie w 1953 roku zostało wykonane to zdjęcie. Po środku widzimy księdza biskupa Stanisława Adamskiego w otoczeniu rodziny. Tutaj widzicie Państwo Eleonorę Górczyńską, kuzynkę biskupa, jej męża Wiktora Górczyńskiego i pozostałych członków rodziny. Zdjęcie to jest własnością pani Iwony Chapko z domu Górczyńskiej, którą tutaj też możecie Państwo zobaczyć na tym zdjęciu. Pani Iwona w ostatnim czasie, specjalnie tutaj dla muzeum, napisała obszerny artykuł właśnie o związkach biskupa Adamskiego z naszym miastem. Na cmentarzu parafialnym we Wronkach znajduje się grób rodziny Wasilewskich i Górczyńskich. Tutaj na tym dolnym zdjęciu z lewej strony mamy widok grobu z lat 50. Natomiast po zmianie pomnika można zobaczyć właśnie ten nowy pomnik, nowy nagrobek na zdjęciu z prawej strony. To są właśnie zdjęcia z internowania w Lipnicy w latach 53-55. W domu sióstr właśnie mieszkał biskup Adamski. Kolejne dwa zdjęcia przedstawiają biskupa po powrocie już do swojej diecezji. W kościele parafialnym w Obrzycku, blisko chrzcielnicy, znajduje się widoczna na tym zdjęciu tablica poświęcona Stanisławowi Adamskiemu, synowi tej parafii. I to jest ostatnie zdjęcie z tej prezentacji. Także ja serdecznie Państwu dziękuję.